przejdę. Jest i Janusz z Leną. Fajnie. Gotowi do wyjazdu. Trochę się naczekali, bo... No, ale jedziemy, nie stajemy już, co? Co, fajeczka? No przestań, jedziemy dalej, no. Zobacz, oni są gotowi. Heja, jedziemy? I już nie jesteśmy sami na trasie. Fajnie. Też fajna z nich para motocyklowa. Chociaż tak naprawdę Elena chyba jeździ dopiero od tego roku. Janusz kupił sobie mocniejszy motocykl, bo zaczynał od MT-07. A teraz MT-07 przekazał żonie. Martuś, fajna taka MT-07, nie? Ach, tak. Dzisiaj jest w ogóle taki początek długiego weekendu. Co jest, Martuś, dzisiaj za dzień? Boże Ciało. A, no właśnie, Boże Ciało akurat wypadło w czwartek. Piątek jest pracujący. Sobota, niedziela wolna. Więc wiele osób sobie wzięło dzisiaj. Właśnie w piątek wolny i jest straszny ruch na drogach głównych. Na szczęście my turyści wolimy drogi poboczne. Jest znacznie ciekawiej, nie ma takiego ruchu. Są fajniejsze widoki. No, jest słabsza nawierzchnia, ale nie ma tragedii, zobaczcie. No. I tak nie pędzę 200 na godzinę. Turystyku fajnie się jedzie wolniej. I można coś pozwiedzać, pooglądać, a nie tylko skupiać się na samym prowadzeniu motocykla. Także współczuję wszystkim tym, którzy jadą siódemką dzisiaj w kierunku morza i autostradą, a jedynką bodajże chyba do Gdańska. Tragedia. Na pewno tam jest wszystko strasznie zawalone. No, trzeba uważać, żebyśmy czasem w pochód nie wjechali, ale fajnie, jezioro, kościół taki strażniczy jakiś, jak to się mówi, mam coś. Nie wiem, wieża? Ale chociaż nawierzchnia się zmieniła. Jest piękny, nowy asfalt. I taki już będzie. Aha. Fajna droga. No, można trochę poszacować. Generalnie to wiecznie nie ma kiedy jeździć tym motocyklem. Ale pracy. Ale ostatnio jeździłem do pracy motocyklem, o. Nawet Martuś się wybrała raz motocyklem do pracy. Tak, oczywiście jak ty jeździłeś, to było po 30 stopni, a ja pojechałam, to wczoraj padało. A, widzisz. Takie ja mam szczęście. W ogóle to... Nie mogłem spać dzisiaj. Taki byłem podjarany tym wyjazdem. Marta jeszcze budzika nie wyłączyła i dzwonił o 5 rano do pracy. No właśnie. Marta budzik na 5 sobie nastawiła i co? I obudziła mnie, ale sama to nie wstała. O, policja. Pewnie jest ten pochód. Zaraz się dowiemy. A my musimy jechać prosto. Jak coś to widzę, objazd. Da. Patrzcie, jaki słony, piękny widok. To fajna górka z prawej. Aha. Oczywiście oglądałem parę nagrań z tej kamery, tak właśnie jak staram się wam pokazywać te widoki, ale no to tego nie oddaje po prostu kamera. No, no mam nadzieję, że coś tam wyłapiecie, bo naprawdę jest bardzo ładnie. Wiatraki już widać. Mało benzyny. Mało, no. Ale może wystarczy.
Ale ładnie. Fajnie, no. Fajne takie dzikie miejsce. No wjechaliśmy do Malborka. To z takiej innej strony niż zawsze. Pojedziemy fajnym tunelem, o proszę bardzo. W Malborku jest taki fajny pozostałość zamku krzyżackiego. Warto tu też zajechać. Zresztą pokazywałem wam. Nie, to w Grudziądzu byliśmy. No, w Malborku wam nie pokazywałem. Musimy przyjechać specjalnie, żeby wam pokazać ten zamek. O. Do maka, a potem do wrata. Nie słyszę, kurde. Mówisz, że do maka, a potem wraca? A, do maka i wrócić, no. Cześć, Lena. Pa. Pa, pa. A oni tu wracają, tak? Do McDonalda jadą i będą wracać, no. A, ja nie zrozumiałem. Udwo głuche, no. Ja nie zrozumiałem do końca, no. Cześć. Przecież ci to powtórzyłam. A ty co chuju się tu wjebałeś? Co za kutafon w samochodzie, no? Zamulasz. Kurde, nie zrozumiałem, trzeba było się przy tego. Jak oglądacie TVN Meteo albo TVN24 Biznes i Świat, to zawsze tutaj pokazują Malbork, zamek Malborku. No, kochani, nie rozjedźcie mnie, proszę. Dziękuję bardzo. Ale szkła leżały, znaczy się, że kogoś rozjechali. O, to tutaj na pewno nie raz. W ogóle to z tyłu za nami jadą też motocykliści. Kilka, chyba z dwa albo trzy, dwa motocykle. I też mają kamerę. I też nagrywają. Ciekawe, czy bloga. No pożegnaliśmy już Janusza i Lenę. Szkoda. Do Malborka z nami pojechali. I zjechali. Do maka. Zjeść coś i lecą na chatę. Oczywiście jak Janusz mówił, to nic nie zrozumiałem. Sorry Janusz, także pozdrawiam cię, piąteczka. Fajnie, że z nami kawałek, chociaż się przejechaliście. A my lecimy dalej na spotkanie z Arkiem, który czeka na nas już gdzieś tam. Dobra, także bomba. Taka trochę główniejsza droga. Widzę, że już ruch też jest dużo większy. Mam nadzieję, że tylko w jedną stronę. O, kolega nas zauważył. Fajeczka. To mi się podoba. Gnojewo, jaka niewdzięczna nazwa miejscowości. A ponoć dobre obiady tu są. Po prawej Wisła. Tam Kizyn chyba. I po lewej Wisła. Tam przed nami bus, muszę zwolnić, żeby w niego nie przeładować. No jeszcze tego widzimy. Ciopatę. I tutaj jest taka mała, ta, jak to się mówi, mała zagwozdka. Zobaczcie, piękny asfalt, droga krajowa i co? I koniec asfaltu. Da-da. Bruk. I to jaki szeroki, to autostrada normalnie. Ale powiem wam, że taki drobniutki bruczek i całkiem równo położony, chciałem powiedzieć. Ktoś się tu naukładał tego, tych kamyczków trochę. I to wcale nie jest taki krótki odcinek. Parę kilometrów tego jest. Jeszcze 16 kilometrów do tankowania, a my już... Puści, rezerwa mruga. Martuś, ile zatankowałaś? No jak, do pełna. No, było 11 litrów, widziałem. No.
Jedziemy w eko, więc dojedziemy. Ale to zimno w ogóle. Kurde, naprawdę zimno się tu zrobiło. Na Roger Gdański. I tu wypatrujemy Arka. Gdzieś powinien nas czekać. Na stacji benzynowej. No właśnie, a w ogóle to mamy pusto. Pusty zbiornik. Pojechał się przejechać pewnie. Bo nie ma go, nie? Cześć, bo może my nie tu mamy być, co? Stacja paliw, kilometr 63. To nie tu. Dawaj, no, jedziemy. To co, tam nie będzie Orlena. To nie tu. Do tego Arka tu nie ma. O, jest nasza stacja. Co żeś taką chujową wybrał? Statoil? No. Może nie żydzą na paliwie, co? No, a zobacz, jakie korki i w ogóle, ja nie wiem. O, jest i Arek. A nie. No. Ha, ha, ha. Nie ma tego. To nie ten. Hej. Tu jest Arek. No dawaj pod stację, gdzie zjeżdżasz. Ładna dziewiątkę zobaczyć, ale ładna. Jadę, przytankuję. No, dojechaliśmy do pierwszego przystanku. Arek jest, cześć Arek. Jego piękna dziewiąteczka czerwona. Krwisto czerwona. Fajna. To ten motocykl twojego kolegi? Tak. O, na fiotereczku, ja swojego, wiesz. A muszę iść jeszcze zapłacić. 10 minut przed wami przyleciłem. Aha. Także... A to w parku. Aha, no tak, parka. Patrz, jaki mam kufer w ogóle, widziałeś? To ja wezmę się, przestawię tutaj. No. Fajnie, już się zaczyna robić wesoło, jednak towarzystwo innych jest. Cześć. Cześć, Małgosia. Cześć. Adam. Bartek. Fawik. Na mnie mówią. Cześć. Fawik. Nasi kompani do dalszej jazdy dzisiaj. Co? Ja nagrywam cały czas, całą drogę, także będziecie głównymi bohaterami też. No dobra. Kochani, jesteśmy już na Kaszubach. Za niewielki kawałek dojedziemy do pierwszej miejscowości, pierwszej naszej atrakcji dzisiejszej trasy i jedynej tak naprawdę, bo dzisiaj tylko jest dojazdówka do bazy noclegowej, ale tak nie chciałem jechać po prostu główną drogą, nie lubię tej siódemki naszej krajowej, jest beznadziejna, zresztą wszyscy sobie chyba urządzili długi weekend nad morzem, bo jedzie w tamtą stronę naprawdę wiele samochodów. Widzieliście zresztą na krajowej autostradzie A1. Duży ruch. O, już zaczynają się kaszubskie widoki. Ładny parkingek.